Siema, jestem Haniek. Podniosę się teraz króciutko co do soboty, bobka, pomidora i żuroma. Macie bekę, że ten filmik tam z sobotą wyszedł trochę śmiesznie, ale żaden z nas nie był ani youtuberem, ani prezenterem telewizyjnym, tylko jesteśmy normalnymi chłopakami z ulicy. Mówicie, że to było tam pociśnięte z żuromem. Nie było tam pociśnięte, bo to jeszcze nie wiecie, jak pocisk wygląda. Do żuroma odniosę się może na samym końcu, żeby to wszystko miało ręce i nogi. To nie był też filmik, żeby z nim pocisnąć, czy komukolwiek ubliżać. Bo to nie chodzi o to. Nie znam, nie ubliżam. Taka jest zasada. Co do soboty, sobota nie chciał niczego wsparcia i odniósł się od razu, jak cała Polska z nim cisnęła, od razu się odniósł do tego samotnie. Samotnie nagrał i wrzucił to na YouTube. Tam lekko chyba pocisnął, jak dobrze pamiętam, z tym Youngmanem. Co do soboty, to my ludzie, żeby pojechali do niego, żeby wyjaśnić sprawę, wyłożył papiery na stół, poukładane datami, z pieczątkami, i jakby było coś nie tak w tych papierach, to byście nie oglądali filmiku sobota z gitami. Coś wyjaśnia, tylko że nie byłoby wyjaśnia, tylko jak sobota jest przykopany. Tak by to się skończyło. Ale daliśmy mu wsparcie, wystąpiliśmy w tym filmie, to miało być jako wsparcie, żeby każdy wiedział, że przy nim nie usiadł prezenter telewizyjny, czy tam jakiś głąb, tylko chłopaki, kurwa, z zasadami charakterni, którzy przestrzegają zasad i reguł. Wsparcie, czy było potrzebne dla soboty? Uważam, że tak. Bo wy dla pieniędzy jesteście w stanie zrzucić każdego, kurwa, z każdego klifu. A my takich ludzi będziemy bronić. I to nieważne, czy to będzie sobota w Szczecinie, czy to będzie ktoś z Poznania, z Gdańska, bo jestem obywatelem Polski. I pozdrawiam wszystkich gitów z całej Polski. Co do popka i pomidora. Obydwaj to moi wspólnicy. Dzwoniłem poprzednim wyrokiem jeszcze do Popka, żeby pomógł mojej rodzinie, bo całą grupę wszystkich chłopaków pozamykali. Powiedział, nie ma sprawy, po czym zmienił numer telefonu. Tak się nie robi. A na pomidora zawsze mogłem liczyć i na pomidorze zawsze mogę polegać. Taka jest różnica między Popkiem a pomidorem. Chociaż Popek śpiewa fajne teksty, to jakby ich przestrzegał jeszcze, to by było git. Ja wyszedłem po tamtym wyroku z Popkiem i z pomidorem, co miałem w 2008. Ale ogólnie sprawa minęła ponad 20 lat temu i nikt z nas do tej sprawy, z chłopaków oprócz tego rozjebundy, nikt nie ma pretensji do Popka ani do pomidora. To są ich sprawy wewnętrzne. Jak oni to załatwiali, kurwa, kto komu, ile, po co, na co. Tylko chuja mi to lata. Ważne jest tylko tyle, że jest prawie 20 lat po sprawie, a żurom tu, kurwa, przycisnął Popka. No co, Popek ci opłacił, kurwa, gnidoty dworska. Ale nie wszyscy się będą opłacać i pamiętaj, że, kurwa, dopadnę cię, nie? Ja odsiedziałem 17 lat i powiem krótko. Nie godzę się, żeby na internecie były nasze sprawy wywlekane. To są sprawy za murami. Tam ludzie, niektórzy stamtąd nie wyjdą, a niektórzy może za parę lat, a niektórzy w czarnych workach. My za grypsowanie żeśmy oddawali życie i poświęcaliśmy rodziny. A dzisiaj niektórzy co mogą pobrać w playa, pooglądać telewizor. Tylko dlatego, że tacy ludzie są jak ja i inni, co grypsowali. A żurą wywleka nasze zasady na wolność, i se mordę wyciera.
Dlatego mam do niego pretensje i mu nie odpuszczę do końca moich dni. Mam wszystkie filmiki, w których on sprzedaje po części bajerę, za co beknie. Odsiedziałem 17 lat i nie pozwolę, żeby teraz żurą sobie na YouTube gryksowanie mordę wycierał. Co do tego, że sobota potwierdził 60-kę. Żurom, to jeżeli sobota potwierdził 60-kę, to co ty kurwa robisz na wolności? Co ty kurwa robisz na wolności? Sobota tam, zresztą przyjdzie czas na papiery. Będzie tak, że ci, co teraz ubliżają z mojego klanu chłopakowi, znając tylko jedną stronę, jakieś tam kurwa papierki, bez wyjaśnienia, bez niczego, zobaczymy co będzie, jak wyjdą cała prawda. Czy tak samo będą potrafili przeprosić? Tacy będą kurwa wtedy kozacy, jak do nagrywania filmików i bicia na kamerę tylko po to, żeby komuś poobliżać, bo ja jestem kurwa kozak, to zobaczymy co będzie, jak trzeba będzie przeprosić. Czy taki sam będziesz wtedy kozak, jeden z drugim. To chyba wszystko by wyjaśniało na razie w tej sprawie, a przyjdzie czas na konkretnie, na papiery, żebyście zobaczyli, kto miał tak naprawdę rację. Czy taka mała grupka z Polski jak my, czy youtuberzy. Pozdrawiam serdecznie, buziaczki.